Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Macieja Adamca. Maćku, kiedyś SLD było bardzo silne. Dzisiaj w tych sondażach procentowo to jest 8-13%. Lewicy tak naprawdę nie rozbiła nawet Solidarność, różne zawiedły. Dziś jesteś poza Lewicą. Proszę powiedz, co się takiego stało, że dziś jesteś poza Lewicą? I ty starasz się stworzyć nową siłę, nową jakość, nową Lewicę zostawić. Proszę, oczywiście poglądy dalej mam lewicowe i tego się nie wstydzę. Uważam, że Sosnowiec jest miastem po prostu lewicowym. Czy to się komuś podoba, czy nie. Natomiast nie jestem w stanie współpracować z partią, której rządzą z drugiego siedzenia osoby, które nie biorą za to odpowiedzialności. Nie jestem w stanie współpracować z prezydentem, który z chwilą zamknięcia drzwi za interesantem już nie pamięta, co mu obiecał. I nie jestem w stanie podporządkować się temu, aby moje słowo, które sobie szanuję i którego nie łamię, było szargane tym, że ktoś za mnie nie dotrzymał słowa. Ja biorę odpowiedzialność za swoje czyny i tylko w ten sposób będę w Radzie Miejskiej funkcjonował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krótkie podsumowanie z mojej strony. Ja w odróżnieniu od pierwszej osoby, której zadawałem pytań, tego typu festiwale współfinansował. Dziękuję Przemkowi Wydrze. Ja też uważam, że Krzysztof Kałatos jest osobą, którą warto wykorzystać w przyszłości. Jeśli chodzi o odpowiedź pana prezydenta, to jestem zdumiony, bo pamiętając o ogrodach, ja bym wolał pamiętać o parkach, o boiskach, a ten pomnik w żaden sposób nie oddaje wizyty papieża Jana Pawła II Sosnowca. Te pieniądze przynajmniej w części mógłby przeznaczyć na hospicjum. Jeśli chodzi o Macieja Adamca, cóż, większość podziela pana zdanie. Dziękuję. Ostatnie pytanie kieruję do Maćka Adamca. Maćku, tutaj wielokrotnie powtarzałeś, że jesteś niezależny. W swojej wypowiedzi również mówiłeś, że jesteś bardzo niezadowolony z tego, co ten pan prezydent w naszym mieście robił. Natomiast możemy, drodzy państwo, opowiadać wam tu różne rzeczy, ale tak naprawdę kto gdzie stoi na scenie politycznej, widać dwa razy w roku. Na sesji budżetowej i absolutoryjnej. Maćku, jeszcze w kwietniu tego roku głosowałeś za absolutorium dla prezydenta, czyli filmowałeś jego poczynanie. Poza tym również ty wielokrotnie opowiadałeś się o Platformie Wyborczej, że to są cynicy, politykierzy, że psują nasz samorząd. Czy masz możliwości koalicyjne? Czy może jest jakaś zawoalowana propozycja co do PiS-u, bo na nas tylko tutaj nie najeżdżałeś? Dziękuję. Szanowni Państwo, tak, głosowałem za budżetem, głosowałem nieraz za absolutorium dla prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że miasto musi się rozwijać, a bez budżetu będzie to, z uchwalonego budżetu będzie to trudne. I dlatego, że prezydent, który mimo wszystko kieruje naszym miastem, obiecał, dał mi słowo, że wprowadzi do budżetu zadania, na których mi bardzo zależało. Budowę mieszkań komunalnych i remonty dróg. Obiecał mi to, dał mi słowo. Więc w związku z tym wydaje mi się, że miałem prawo wierzyć, iż będzie to zrealizowane. Dzisiaj wiem, że się myliłem i popełniłem błąd. Mówię uczciwie, popełniłem błąd. Nie trzeba było wierzyć w pustosłowie i w głupie obiecanki. Dziś to rozumiem. Wtedy faktycznie dałem się zwieść. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy mam możliwości koalicyjne. Myśmy rozmawiali nieraz. Już kończę, odpowiem na pytanie. Rozmawialiśmy nieraz z Jarkiem Jędą, rozmawiałem nieraz przecież też z tobą. Dla Sosnowca jestem w stanie dogadywać się z każdym. Ale z tym, z kimś, kogo słowo coś znaczy. Bo to jest tak naprawdę rozmowa. Z osobą, która jest wiarygodna. Dziękuję ci, Maciu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, trudno bardzo polemizować, kiedy jeden z kandydatów musi pana prezydenta przyjął taką metodę na misia przytulaka. Więc
tutaj grać przed nami rolę takiego pokrzywdzonego, ale też i zdolnego do kompromisu człowieka. Otóż tak naprawdę tak nie jest. Naprawdę sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę trzeba walczyć w Radzie Miejskiej o swoje racje i czasami bardzo ostro się spierać. Bardzo pana przepraszam, ale pan miał zadać pytanie. Już zadaję. Właśnie zmierzam do zadania pytania. Dziękuję bardzo za to przypomnienie. Szanowni Państwo, w związku z tym mam pytanie do kandydata z Unii Polityki Realnej. Właściwie takie podwójne pytanie. Po pierwsze, z konstruktywnej opozycji sosnowieckiej. Po pierwsze, jeżeli pan już w tej chwili zakłada, że jest pan w opozycji, to czy pan w ogóle ma jakiekolwiek zdolności koalicyjne? Przecież jeszcze pan nie wie, czy pan przegrał, czy wygrał. Nawet czytałem gdzieś, że pan się opowiada, że pan wygrał. No to po co ta konstruktywna opozycja? I drugie pytanie proste, czy był pan kiedykolwiek na sesji Rady Miejskiej? Też za darmo daję też. Szanowny panie, możliwość koalicyjna poniesie po wyborach, jeżeli zdobędziemy 18 mandatów. Nie będziemy potrzebowali żadnej możliwości ani sił koalicyjnych. Po co wtedy współpracować? Z kimś, kto jest przeciwko temu, aby Sosnowiec był silny, ponieważ naszym hasłem jest stworzenie razem silnego Sosnowca. Druga sprawa, byłem na posiedzeniu Rady i nie w Sosnowcu, i w różnych miastach. Widziałem, jak to mniej więcej wygląda. Więc to nie jest dla mnie żaden... Konstruktywna opozycja nie odnosi się do samej opozycji jako słowa opozycja. My jesteśmy w opozycji do tego, co się dzieje w mieście. To, co się dzieje w mieście, jest naprawdę żenujące. Dziury w drogach są jak leje bombowe, a wy zastanawiacie się, na co wydać pieniądze tych podatników, zamiast im zrobić drogę, zamiast dobrą infrastrukturą zachęcić przyszłych przedsiębiorców do tego, aby tutaj inwestowali. Wy znów walczycie o to, czy wydać na Zagłębie klub, czy wydać w Barkę, czy cokolwiek innego. No, panowie, zdecydujcie się. Wszystkich mieszkańców obchodzą drogi, bo to oni nimi jeżdżą. Na tym polega bezpieczeństwo, na tym polega właśnie przyszłość inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie do Jarka Pięty. Trudne pytanie. Byliście jako Platforma Obywatelska w koalicji z SLD, które reprezentuje pan prezydent. Dlaczego z niej wyszliście? Jak oceniasz te dwa lata? Dziękuję bardzo. Byliśmy przez 2 lata w koalicji. Taka była decyzja zarządu Platformy, jak również radnych Platformy Obywatelskiej. Wszyscy tutaj powtarzamy, że dla dobra miasta zrobimy więcej niż można. Myśmy właśnie zrobili więcej niż można, ponieważ chcieliśmy pracować dla miasta. 2 świetnych kandydatów, merytorycznie przygotowanych, efekty pracy widać do dnia dzisiejszego, pozostałej części, Mateusz Rykała i Wiener Wysy. Z przykrością muszę stwierdzić, że jeszcze ja byłem tym hamulcowym, który nie chciał wychodzić przez kilka miesięcy z koalicji. To głosy radnych zadecydowały jednak ostateczności, że musimy wyjść. Pomimo spisanej umowy, pomimo spotkania z radnymi, Platformy Obywatelskiej, pan prezydent po prostu nie dotrzymywał słów. Po wyjściu ze spotkania z radnymi podejmował inne decyzje, nie zgłaszał naszych propozycji, nie realizował. Mogę podziękować za wyjazd, za boiska szkolne, których wcześniej nie było, za ochronę. Ale ja bym to zrobił bardzo szybko, bardzo szybko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie do Przemka Bydry. Przemku... To co ustaliliśmy pytanie, tak Maćku? To co ustalaliśmy, oczywiście, że tak. Dobrze, że mam nadzieję, że zapamiętam, bo nie mam kartki przed sobą. Ja ci podpowiem. Dobra, ale to ja jeszcze zadam lepiej. Przemku, mówisz, że złożyłeś wniosek. Cieszy mnie, że po 4 latach złożyłeś. Natomiast w tej chwili mam do ciebie pytanie, jak oceniasz poprzednie 4 lata kadencji współpracy w Radzie Miasta, współpracy z panem prezydentem i z Radą Miejską? A propos tego wniosku, do tej pory nikt go nie złożył, także jest to taki pierwszy wniosek. Jak oceniam współpracę z Radą Miejską i z panem prezydentem? No po pierwsze, my cały czas byliśmy w opozycji. Mimo tego, że byliśmy w opozycji, to parę rzeczy udało nam się załatwić.
jak na przykład termomodernizację szkół, których byliśmy współinicjatorem, na przykład budowy sieci boisk do środków obrażeń, już jedno takie boisko powstało. Natomiast no, różnie to bywało z panem prezydentem. Ja zawsze bardzo chętnie rozmawiałem, kiedy mnie zapraszał na liczne rozmowy. I często nasze rozmowy przynosiły pozytywny efekt, a często negatywny. Natomiast niektóre nasze umowy na drugi dzień okazywały się już nieaktualne. Tak na przykład było przy ustalaniu obligacji. Mówiliśmy się z panem prezydentem na to, że obligacje będą w wysokości 90 milionów. I na drugi dzień okazało się na sesji, że mamy 100 milionów obligacji w uchwale. Także tutaj niestety do końca nie mogliśmy zaufać panu prezydentowi, nawet jeśli jakoś gentlemańsko się dogadywaliśmy. Natomiast w innych sprawach, panie prezydencie, udawało nam się parę rzeczy zrobić. Dziękuję. Szczegóły 10 milionów tą, 10 tamtą. Szanowni Państwo, dzisiaj rano czytałem w Sosnowie z Info. Jest wywiad z nauczycielem, z Karolem Winiarskim, znanym wam powszechnie. Nie wiem, czy zdążyliście już przeczytać. Karol Winiarski pisze o tym, jak w Sosnowcu wygląda sprawa, o której byśmy tu już nieraz mówili, dogadywania się. Wygląda tak, że bardzo często pan prezydent usta opowiada bajki, jest znanym gawędziarzem, ma doskonałą oratorską wręcz fantazję, ale tylko niestety nic z tego nie wynika. W związku z tym, żeby nie narażać nas na kolejny występ pana prezydenta, ja odpuszczę sobie to pytanie. Nie chcę słuchać opowiadań i bajek. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie do moich kandydatów, otóż do pana z konstruktywnej opozycji. Warto być w opozycji, ale przede wszystkim warto współpracować dla dobra miasta i tak do tej pory staraliśmy się kolegami to robić. Oczywiście są takie zadania, które są trudne do zrealizowania i drogi tutaj do nich należą. To nie jest takie proste, jak pan przyjdzie kiedykolwiek do Rady Miasta, zobaczy to. Jeżeli chodzi o Przemku, szkoda, że na koniec, ale ja zawsze osobiście uważam was jako PiS za bardzo sympatycznych ludzi i chciałbym z wami współpracować w Nowej Radzie. Jeśli chodzi o Jarka, mam nadzieję, że spotkamy się w Radzie Miejskiej w przyszłej kadencji i będziemy mogli współpracować dla dobra naszego miasta. Dziękuję. Dobrze, dziękuję.